Dobry wieczór, witam Państwa. To jest program dziennikarski Poker, a wraz ze mną w tego pokera grać będą polscy politycy, pan Sławomir Mentzen z Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan Jarosław Sachajko, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. Witam również. Kłaniam się nisko. I pan Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej. Witam również. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Jak panowie sądzą, o czym będziemy rozmawiać? Zaskoczyłem panów tym pytaniem. No wiadomo, pytanie o tym, co dzieje się w polskiej polityce. Dzisiaj odbyło się bardzo ważne, tak się zdaje, spotkanie, narada na ulicy Nowogrodzkiej. Podobno zapadły decyzje, ale ich treść poznamy w odpowiednim czasie, jak wyraziła to na Twitterze pani Czerwińska. Natomiast ja chciałbym panów najpierw popytać o to, co stało się być może nie przyczyną, być może tylko takim triggerem, który wyzwolił pewne siły drzemiące w Zjednoczonej Prawicy od dość dawna, czyli ustawa zwana potocznie ustawą futerkową, bo doszło do sytuacji dość ciekawej, kiedy to ustawa została przegłosowana przez część obozu rządzącego przy znacznym poparciu opozycji. No nie mamy tutaj przedstawiciela obozu rządzącego, panowie wszyscy reprezentują siły opozycyjne, ale które ustosunkowały się do tej ustawy różnie. W związku z tym moje pytanie zacząłbym od Pawła Poncyliusza. Jak to się stało, że część opozycji, w tym właśnie ta, którą pan reprezentuje, zagłosowała razem z znaczną częścią PiS-u? O tym, że jest potrzebna ustawa o ochronie zwierząt, Koalicja Obywatelska, a wcześniej Platforma Obywatelska, mówi od dawna. Nie dość tego, w 2017 roku Paweł Suski, poseł Platformy Obywatelskiej, zgłosił taki projekt. W tej kadencji Katarzyna Piekarska jako szefowa zespołu parlamentarnego Przyjaciół Zwierząt, do której również należy Jarosław Kaczyński, też zgłosiła propozycję takiej ustawy. No i w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość położyło na stole no nieidealną ustawę, to trzeba powiedzieć szczerze, ale mamy jeszcze Senat, mamy szansę to skorygować i nie będziemy musieli tak pędzić, jak popędzało Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, to spowoduje, że ta ustawa może być dobra, a też neutralizować pewne skutki takie uboczne, gospodarcze związane z tym, że propozycje były bardzo, bardzo radykalne na zasadzie 12 miesięcy okres przejściowy, jeśli chodzi o farmy zwierząt, znaczy fermy zwierząt futerkowych. Kwestia uboju rytualnego też tak naprawdę nie uwzględniająca poważnej części tego biznesu, ale to, co dla wyborców na pewno Koalicji Obywatelskiej jest ważne, to jednocześnie są tam rozwiązania dotyczące no, polepszenia dobrostanu dla zwierząt takich gospodarskich, czy mówimy o psach, czy mówimy o standardzie nawet hodowli. No nie, oczywiście nie na potrzeby uboju. I to spowodowało, że myśmy no, pozytywnie zareagowali, tym bardziej, że szło to w tym kierunku, o jakim my mówiliśmy. Jest spór co do różnych okresów przejściowych i mamy nadzieję, że to jest ostatni raz, kiedy w Sejmie w ciągu dwóch dni pracujemy nad ustawą i mamy nadzieję, że Senat, gdzie jednak opozycja w stosunku do rządu ma większość, przygotuje poprawki, które no spowodują, że będzie to bardziej ustawa taka przyjazna również przedsiębiorcom, bo to jest oczywiście ważne i sam miałem dylemat, jak ostatecznie zagłosować nad tym. I nie ukrywam, że już palec mój był na guziku żółtym w czasie finalnego głosowania nad tą ustawą.
Ale czy pan poseł nie zastanawiał się nad tym aspektem, za który Prawo i Sprawiedliwość było krytykowane właściwie przez całą zeszłą kadencję, przez znaczną część tej kadencji, czyli no właśnie ten tryb procedowania, tak na łeb, na szyję, gwałtownie, w ciągu kilku godzin, po nocy. No ale wzięliście państwo w tym udział, jakoś włączając się w ten, co często mówi się, nadużywając trochę tego określenia, niekonstytucyjny tryb procedowania. Znaczy, tu jeszcze raz powtarzam, mamy szansę na poprawienie tych niektórych zbłędnych czy złych przepisów w Senacie. Nie o to pytałem. Błędne przepisy. Samo wzięcie udziału w tym trybie głosowania, w tym trybie pracowania w Sejmie nad ustawą, za który Platforma, później Koalicja Obywatelska, dość mocno krytykowała Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata, teraz sama wzięła udział w czymś podobnym. Ale panie redaktorze, tylko posypała się Zjednoczona Prawica przy finalnym głosowaniu, bo przypominam panu, że cały ten pęd pisowski trwał od praktycznie tam wtorku, kiedy wpłynął ten projekt, czy tam w poniedziałku, kiedy wpłynął ten projekt do Sejmu i nadano temu od razu numer druku i uruchomiono od wtorku czy od środy pracę nad tą ustawą. No to tu powiem szczerze, no siła jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Sejmu, pani marszałek Witek, ma tu pełne władztwo co do tempa pracy. I tutaj no mogliśmy tylko kłaść się rejtanem, ale to i tak by zbyt wiele nie zmieniło. Natomiast jeszcze raz powtarzam, dla wyborców Koalicji Obywatelskiej bardzo ważne było, aby ten dobrostan i jakby kondycja zwierząt, zabronienie właśnie hodowli na rzecz skór czy futer było zakazane. Dobrze, i panie pośle, słuchali naszych wyborców. Chciałbym teraz przekazać głos panu Sławomirowi Mentzenowi, bo akurat Konfederacja była od zawsze konsekwentnie przeciwko tego rodzaju zapisom w polskim prawie. Tutaj pan Paweł Poncyliusz wymieniał słowo dobrostan i w ogóle powoływanie się na argumenty etyczne były, mam wrażenie, kluczowymi w rozmowach nad tą ustawą. Konfederacja zdecydowanie odrzuca zarówno argumenty etyczne, jak i gospodarcze, które miałyby za tą ustawą stać. Że nie tyle odrzucamy argumenty etyczne, nie zgadzamy się z tą ustawą również na gruncie etycznym, nie tylko na gruncie życia gospodarczego. No przede wszystkim nie wolno zrównywać praw zwierząt z prawami ludźmi. Jest pewna różnica między człowiekiem a zwierzęciem i niestety od lat obserwujemy, że różnego rodzaju środowiska lewicowe, środowiska ekologiczne mają w swojej agendzie zrównanie praw zwierząt z prawami ludźmi. Ma to się przejawiać w powolnej właśnie likwidacji hodowli zwierząt, tak żebyśmy w przyszłości wszyscy przymusowo przeszli na wegetarianizm. I oczywiście nie można męczyć zwierząt bez potrzeby, nie można bez potrzeby zadawać bólu zwierzętom, ale jeżeli taka potrzeba jest, jeżeli musimy pozyskiwać ze zwierząt skórę albo mięso, no to oczywiście takie zwierzę można zabić. Jest to całkowicie zgodne z etyką chrześcijańską i z całą naszą cywilizacją. Zawsze tak było. Więc na gruncie etycznym ta ustawa jest nie do przyjęcia. Na gruncie gospodarczym również jest nie do przyjęcia, ponieważ likwiduje wielomiliardowy przemysł, likwiduje wielomiliardowy eksport z Polski i w trakcie kryzysu nie wolno takich rzeczy robić. No i też jest nie do przyjęcia co do skutków tej ustawy oraz tempa wejścia jej w życie. Jeżeli dajemy tylko 12-miesięczne vacatio legis, jeżeli nie gwarantuje się żadnych odszkodowań, no to jest po prostu polityka bolszewicka wywłaszczania ludzi z ich budowanego przez całe lata majątku. Ja też zupełnie nie rozumiem tego argumentu, że skoro PiS jak czołg parł do przodu i po kolei przegłosował kolejne artykuły tej ustawy, to znaczy, że trzeba było się do tego dołączyć. No nie, nie trzeba było. Nie może być tak, że w środę ustawa zaczyna być głosowana w Sejmie, potem przez całą noc do 7:20 rano jest pracowana w komisji i potem kolejnego dnia jest znowu w trybie ekspresowym przyjmowana. Taka ustawa, tak daleko ingerująca w czyjąś własność, czy też w całe rolnictwo, powinna przejść bardzo dokładną ocenę skutków regulacji, powinna przejść
przez konsultacje społeczne. Należy się nad nią gruntownie zastanowić, bo przekonany jestem, że ustawa w takim kształcie, w jakim wyszła z Sejmu, ma mnóstwo niedoróbek, mnóstwo bubli prawnych i tak naprawdę nikt jeszcze nie zna dokładnych konsekwencji przyjęcia takiej ustawy. Ja rozumiem argument, że będzie czas teraz w Senacie, żeby na spokojnie się nad tą ustawą zastanowić, ale naprawdę nie rozumiem, czemu na spokojnie nie można było się w Sejmie zastanowić nad tego rodzaju ustawą. Sejm również powinien gruntownie myśleć nad tym, jakie prawo uchwala i nie powinno się ludzi w Sejmie bez powodu poganiać. Ja rozumiem, że czasem są sytuacje bardzo pilne, że trzeba ekspresowo uchwalić jakąś ustawę, bo coś, jakiś dach sypie się nam na głowę, ale w tym momencie nic nie usprawiedliwiało tak wielkiego pośpiechu w Sejmie. Pan poseł Jarosław Sachajko, ta ustawa komentowana jest jako ustawa, która uderza przede wszystkim w rolnictwo. No może nie całe rolnictwo, ale znaczną część producentów. Dlaczego? Dlaczego pańskim zdaniem rzeczywiście może ta ustawa pociągnąć za sobą negatywne skutki dla rolnictwa i dla reszty kraju? Może dwa słowa komentarza do tego, co przed chwilą mówił kolega Mencen. Jak najbardziej trzeba się zgodzić z tym, co powiedział, że tak nie powinno się procedować ustaw. W dwa dni tak ważna ustawa, która wyszła naprawdę totalnym bublem prawnym. Tam jest bardzo dużo rzeczy sprzecznych, niejasnych, uderzających właśnie w całe rolnictwo, nie w część, bo to są hodowcy bydła opasowego, hodowcy bydła mlecznego, kurczaków, producenci ryb, zbóż, przemysłu paszowego, przetwórczego, transportowego, jak i ona uderza we wszystkich konsumentów, ponieważ przez tę ustawę wkrótce podrożeją nam wędliny, ponieważ znowu zwierzęta futerkowe utylizują odpadki z przemysłu mięsnego, a w tej chwili będzie trzeba za nie płacić, więc będziemy wszyscy za to płacili. Tam również są zawarte odszkodowania, czyli znowu budżet państwa, tak naprawdę nie budżet państwa, tylko my wszyscy Polacy zapłacimy gigantyczne pieniądze w odszkodowaniach dla tego przemysłu i całego rolnictwa. Zwrócić należy również uwagę, że mamy tutaj zaburzenie, utratę zaufania do państwa, czyli takiego bezpieczeństwa prowadzenia inwestycji. Jeszcze przez ostatnie lata Prawo i Sprawiedliwość zachęcało rolników właśnie do przejścia na produkcję bydła opasowego, bo nie radzą sobie z likwidacją ASF-u. Rolnicy poinwestowali ogromne pieniądze. To jest dużo gospodarstw, bo to jest co najmniej 350 tysięcy gospodarstw, które zainwestowały w to, a w tej chwili z dnia na dzień tracą swoje majątki i tracą przyszłość. Ja jeszcze zwracam na kolejną rzecz uwagę, że będą odszkodowania. W pierwszej wersji tych odszkodowań miało nie być. Dzięki temu, że rolnicy przyjechali do Warszawy na protest, Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze zmieniło tę ustawę i są odszkodowania, tylko te odszkodowania będą płacone z naszych kieszeni. Prostując to, o czym mówił pan poseł Podsyliusz, psy to nie są zwierzęta hodowlane, to są zwierzęta domowe i rzeczywiście tym zwierzętom domowym poprawiamy warunki bytu lepiej niż ludziom. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo suka z 5 szczeniakami musi mieć zapewniony kojec 52-metrowy, a na rynku możemy kupić mieszkania 12-metrowe, więc psom robimy dużo lepiej niż ludziom. Idąc dalej, nie przyjęto najważniejszej poprawki, którą zgłosiłem do tej ustawy, o której powinniśmy rozmawiać, czyli chipowaniu i kastracji zwierząt, bo to są coraz większe koszty dla gmin, a mamy coraz większą bezdomność tych zwierząt. Więc to jest ustawa ideologiczna, ustawa aksjologiczna, która nie poprawia bytu zwierząt, tylko po prostu likwiduje ogromną gałąź naszej produkcji, zaburza zaufanie do państwa i naprawdę tu powinno się w Sejmie rozmawiać o tej ustawie co najmniej miesiąc, bo nic by się nie zmieniło, jeżeli byśmy właśnie w Sejmie na tym posiedzeniu rozpoczęli dyskusję. Mamy miesiąc czasu do kolejnego posiedzenia i po prostu powinno być co dwa dni kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa. Wracając do tego posiedzenia Komisji Rolnictwa, tu muszę powiedzieć, że
to skandaliczne zachowanie posłów Konfederacji, którzy właściwie próbowali rozbić tę Komisję Rolnictwa i właściwie nawet w mediach internetowych zaatakowali mnie, mówiąc o tym, że jestem przeciwko rolnikom, bo poparłem jeden z nielicznych dobrych rozwiązań, czyli to, aby organizacje prozwierzęce nie mogły same przychodzić do naszych gospodarstw, naszych domów i odbierać zwierzęta, żeby tam musiał być policjant, który mógłby po prostu patrzeć, jak te organizacje zbierają dowody. Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że organizacja prozwierzęca przychodzi, zbiera sama dowody, później te dowody służą do tego, aby skazać rolnika, czy właściwie każdego z nas, bo w domach mamy psy, mamy koty i taka organizacja może przyjść do nas do domu. I ja takie sprawy w tej chwili prowadzę, że zwierzęta giną, później nie wiadomo, gdzie one są, podobno zdychają albo uciekają. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tam był policjant. Niestety Prawo i Sprawiedliwość prowadziło coś, co było już wcześniej, lub czasopisma, bo w tej chwili jest taka treść tego przepisu, że organizacja prozwierzęca, policjant lub lekarz weterynarii. Czyli usankcjonowano to, co było wcześniej. Czyli policjant już nie będzie obowiązkowy, tylko znowu organizacja prozwierzęca przyjdzie ze swoim lekarzem weterynarii, zbiorą dowody, które mają właśnie na celu skazanie tej osoby, bo organizacja prozwierzęca będzie miała z tego pieniądze. Więc naprawdę tutaj moglibyśmy, no tak znowu powiem to, co powiedział kolega Mentzen, o każdym artykule możemy rozmawiać, tam jest dużo do poprawy, bo jednej znowu kolejnej dobrej rzeczy, którą powiem, już nie każda organizacja będzie mogła wejść, tylko organizacja pożytku publicznego, która będzie wpisana na listę organizacji przy ministrze administracji. Tylko znowu, nie powiedziano, w jaki sposób będą te organizacje weryfikowane. Czyli jest ustawa, niby emocjonalnie ona idzie w dobrym kierunku, ale jeżeli wejdziemy w jej szczegóły, to jest gospodarczo zła i nie poprawia właśnie głównych problemów, z którymi borykają się polskie gminy, płacąc coraz więcej na ochronę. To ja mam propozycję, żeby do tych słów pan Sławomir Mentzen odniósł się za chwilę po krótkiej, bardzo króciutkiej przerwie.